Mamy środę, jest godzina 12:33. W tym tygodniu czytam sobie Electric Idol, czyli drugi tom tej serii związanej z Olimpem. Czytałam pierwszy tom Neon Gods i mi się podobał, natomiast powiem szczerze, że Electric Idol jest zdecydowanie lepszym tomem. Neon Gods to taki bardzo płomienny, bardzo dynamiczny, bardzo gorący tom. Natomiast tutaj też są pikantne sceny i oczywiście jest to książka dla osób dorosłych. Natomiast jest to według mnie książka spokojniejsza, książka taka subtelniejsza. Ci bohaterowie do siebie pasują i pokazane jest również tutaj to, że psychę jest plus size, że Eros tak samo pożąda ją jak kobiety, które mają rozmiar 38, 36 i tak dalej, więc naprawdę to jest zupełnie coś innego i zdecydowanie bardziej ten tom mi się podoba. Jestem na stronie 264 i zostało mi dosłownie 200 stron do końca. I też będę sobie czytała spowiedź carycy Katarzyny II we współpracy z wydawnictwem Bellona. Jest to szczera rozmowa z miłośniczką romansów. Jest to książka napisana w formie wywiadu. Widzicie? Są pytania, są odpowiedzi i... Nie, tak. Tak, tak, pytania i odpowiedzi. Też są zdjęcia, jest to egzemplarz recenzencki. Nie wiem, jak wygląda egzemplarz finalny, ale na pewno lepiej. Natomiast data premiery to dzień dzisiejszy, czyli 12 dzień kwietnia. I bardzo fajna koncepcja jest tej książki, na przykład każdy z innym, czyli potomstwo. Tutaj mamy jakby hashtagi i mamy jakby wzmiankę historyczną i wywiad. Ciekawa jestem, czego dowiem się o Katarzynie II Wielkiej. Także z tymi dwoma tytułami spędzam tydzień i mam nadzieję, że będę mogła Wam te książki po prostu polecić. Mamy czwartek, jest godzina 12. Czytam sobie spowiedź carycy Katarzyny II. Jestem na stronie 66. Matku, ja nie sądziłam, że to jest tak ciekawe, naprawdę. W ogóle myślałam, że to jakiś dziennikarz może przeprowadzał wywiad z carycą Katarzyną II. No chociaż to jest wiek 18, kiedy ona żyła, więc byłoby to ciężkie. Natomiast nie sądziłam, naprawdę nie doczytałam tego, że to są zapiski Stanisława Augusta Poniatowskiego, który przeprowadzał rozmowy ze swoją kochanką, czyli carycą Katarzyną II. To jest szalenie ciekawe, naprawdę szalenie ciekawe. Jakby nie interesowałam się nigdy postaciami Poniatowskiego czy carycy Katarzyny. Wiedziałam, co to są za postacie historyczne, z czym one się wiążą, natomiast jakby nie przypuszczałam, że to się będzie tak dobrze czytać. Tutaj mamy zapiski, w sensie to pogrubione na czarno, to jest Poniatowski, natomiast ta taka niepogrubiona kursywa, to są odpowiedzi carycy Katarzyny II. Mamy zdjęcia, mamy jakieś takie nakreślenie historyczne, kiedy mniej więcej te rozmowy się odbywały. Fajne, naprawdę fajne. Jakby z reguły postacie historyczne kojarzą się z czymś takim nieciekawym, z czymś nudnym, z czymś takim mech, ale nie, to jest naprawdę świetne i mówię to z ręką na sercu. Bardzo dobrze mi się doczyta i jakby no jestem szalenie ciekawa, jak to pójdzie dalej. Jestem w momencie, kiedy caryca Katarzyna wraz ze swoją matką przyjeżdża do Rosji, ze Szczecina, żeby poznać swojego przyszłego męża, czyli Piotra Wielkiego.
Tak, i natomiast i co jest jeszcze fajne w tej książce, to to, że mamy rozdziały bardzo intrygująco skonstruowane, na przykład sekrety życia na carskim dworze. I mamy tutaj takie hasztagi jak: dlaczego matka Katarzyny została wydalona z carskich pałaców, osobliwe bale na carskim dworze, ochroniarz carycy, który nigdy nie śpi. No, świetne, naprawdę świetne. Ja już wam tą książkę bardzo polecam. Natomiast oczywiście opowiem wam, jak już całościowo ją skończę. Jestem w momencie, kiedy caryca jest w Rosji i zobaczymy dalej. Są tutaj też intymne zapiski, czyli igraszki Poniatowskiego z Katarzyną. No, naprawdę super. Także zabieramy się za czytanie. Mamy sobotę, jest godzina 11. Ja w tygodniu skończyłam sobie czytać te dwie pozycje. Zacznę może od Electric Idol. Musiałam sprawdzić, jaką ocenę dałam Neon Gods i trochę tamtą ocenę zmieniłam, dlatego że ta książka naprawdę... Przepraszam. Dlatego że ta książka znacznie bardziej mi się podobała niż tom pierwszy. Była bardziej subtelniejsza, bardziej spokojniejsza, bardziej wiarygodniejsza. Jakby znacznie lepiej mi się po prostu ją czytało niż Neon Gods. I finalnie zmieniłam ocenę Neon Gods na 3,5. Tutaj daję 4 gwiazdki. Bardzo podobało mi się przedstawienie postaci Psyche i Erosa. To małżeństwo zaaranżowane, to, że Afrodyta, czyli matka Erosa, chciała zabić Psychę, to jak ten Eros bardzo angażował się w to, żeby zapewnić bezpieczeństwo swojej żonie, gdzieś tam między nimi zaczęło kiełkować uczucie, natomiast na początku opierało się to tylko i wyłącznie na scenach erotycznych, które były naprawdę według mnie dobrze napisane, nie były takie nachalne, nie były takie brutalne, jak w przypadku Neon Gods. To było naprawdę bardziej subtelniejsze i mi się to niezwykle podobało. Podobał mi się ten współczesny świat Olimpu, gdzie mamy XXI wiek, gdzie używają telefonów, gdzie są influencerzy, paparazzi, są plotkarki, plotkarze i wszystko dzieje się i wszystko rozgrywa się tak naprawdę o władzę, pieniądze, jakieś zaszczyty. I super, że mamy właśnie te mitologiczne postacie w tym wszystkim. Tutaj nawet zaznaczyłam sobie pewien fragment. Nie zwlekałem, postąpiłem o krok naprzód, ująłem w dłonie twarz Psychę i pocałowałem ją. Gdybym był lepszym człowiekiem, nigdy nie dotknąłbym jej rękoma, które dokonały tyle aktów przemocy. Byłem jednak do szpiku kości samolubny. Całowałem ją tak, by tchnąć w tę chwilę obietnicę szczęścia i czułem, jak znów rozpływa się pod moim dotykiem. Naprawdę Eros z takiego potwora, ludzkiego potwora, zmienił się tylko i wyłącznie dla Psychy, chociaż on dalej jest tam do szpiku kości przesiąknięty tą przemocą, to no, dla Psychy jest zupełnie innym człowiekiem i nie wiem, co mogłabym tutaj wam jeszcze powiedzieć, żeby nie zawrzeć spoilerów, więc może skończę. Daję Electric Idol 4 gwiazdki na 5 i was naprawdę z całego serca zachęcam do tego, żebyście sięgnęli po ten tytuł. I nie uważam, żeby czytać te książki po kolei. Można je czytać oddzielnie. Naprawdę.
I druga książka to Spowiedź Carycy Katarzyny II. Tutaj też 4 gwiazdki. To było tak świetne. Nie sądziłam, że z postaci historycznych i z historii samej w sobie można stworzyć coś tak fajnego, coś tak intrygującego, ciekawego, że naprawdę człowiek przewraca karty, bo chce dowiedzieć się, co wydarzyło się w życiu carycy Katarzyny. Bardzo fajne jest to, że to są zapiski Stanisława Augusta Poniatowskiego, który spisywał je podczas rozmów i spotkań ze swoją kochanką, czyli Katarzyną II Wielką. To te zapiski mają chronologię swoją, czyli jak caryca Katarzyna miała 14 lat, jak została żoną Piotra Wielkiego, przejęła władzę w Rosji, jak po takie intymne sceny z jej życia i z życia carskiego dworu. Naprawdę świetne, to było świetne i to też zasługa autora, który przedstawił to w sposób bardzo ciekawy i naprawdę taki niebłahy. Mamy tutaj te rozdziały, chociażby ten erotyczna rozkosze i niezliczeni kochankowie, to lubię. I tutaj mamy hashtagi, które wskazują, o czym przeczytamy w danym rozdziale. I te hashtagi nie są takie suche, tylko na przykład kim był faworyt, utrata dziewictwa, kłopotliwa stulejka, poczet kochanków carycy Katarzyny, potajemne małżeństwo, odlew penisa na chwilę samotności. Więc naprawdę to jest tak świetnie napisane, przy niej się naprawdę bardzo dobrze bawiłam, chociaż no, momentami naprawdę były sceny, które wprawiały mnie w osłupienie i jest taki trigger warning, jak przemoc wobec zwierząt, wobec psów, więc to było mocne. I sprawiało, że po prostu moja wewnętrzna dobroć dla zwierząt wrzeszczała. Ja nie mogę oglądać ani czytać o tym, co dzieje się psom i w ogóle zwierzętom. Naprawdę mnie to jest okropne dla mnie, szczególnie koty i psy. Ja nie mogę. Ja jak widzę, że jest coś drastycznego związanego z przemocą wobec psów czy kotów, to ja muszę ten filmik przewinąć, w sensie w ogóle go nie oglądam, bo nie dam rady. Także daję znać, że taki aspekt w tej książce jest, ale z całego serca wam ją polecam. 4 gwiazdki na 5. I ostatnio skusiłam się na Lotti Brooks. Jest to seria z Lotti. To książka dla młodzieży, 9+. Tak, 9+. Ja namówiłam sobie od razu 3 tomy i nie rozdrabniałam się. Dlatego, że też była fajna promka na Empiku. Pierwszy tom był za 33 zł, a reszta po 28-29, więc zamówiłam sobie i mam Żenujące życie Lotti Brooks. I to jest fajnie napisane i podobno ludzie po prostu ryją ze śmiechu przy Lotti. Tutaj mamy Towarzyskie przypały Lotti Brooks. I w ogóle jestem zachwycona wydaniami tych książek. Są przeboskie. I Sercowe rozkminy Lotti Brooks. I taki czerwony grzbiecik. Zastanawiałam się, czy będzie więcej tomów, ale okazuje się, że tak. Będzie ich chyba finalnie 8 w sumie. Więc nie mogę doczekać się kolejnych, chociaż jeszcze nie zaczęłam czytać, ale ja wiem, że ta seria mi się na pewno spodoba, tak jak innym, i nie mogę doczekać się, kiedy zacznę sobie czytać ten pierwszy, czyli Żenujące życie Lotti Brooks. I chcę się tak śmiać przy tej książce i dobrze bawić jak inni. Dziękuję wam bardzo, że tego vloga oglądaliście. Dajcie mi znać, czy sięgniecie po któryś z tych tytułów i też możecie mi napisać w komentarzu, co wam udało się w tym tygodniu przeczytać. Dziękuję wam bardzo, że oglądaliście. Widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!